Zawody branży mięsnej to cykl 6 odcinków prezentujących profesje, które gwarantują stabilne zatrudnienie. Materiał filmowy ma za zadanie zachęcić osoby bezrobotne do podjęcia pracy w zakładach mięsnych. Dzięki ukazaniu profilu danego zawodu odbiorca materiału będzie mógł stwierdzić, która profesja będzie dla niego właściwa. W cyklu zostanie przedstawionych 6 zawodów: pakowacz, ubojowiec gospodarczy, hodowca, technolog, kierowca, sprzedawca w sklepie mięsnym. Obecnie w branży mięsnej w Polsce jest zatrudnionych około 80 tysięcy osób. Znaczącą część osób pracujących stanowią kobiety. Wśród pracowników nie brakuje także osób niepełnosprawnych fizycznie oraz pochodzących z innych krajów. Bardzo często zakłady mięsne znajdują się na terenach wiejskich. To właśnie mieszkańcy wsi ze swoim doświadczeniem w rolnictwie doskonale sprawdzają się w zawodach branży mięsnej. Pakowacz w zakładzie mięsnym. Pakowacz w branży mięsnej to osoba, która pakuje mięso lub przetwory mięsne i przygotowuje je do transportu. Praca osób pakujących na magazyn jest bardzo wymagająca. Przede wszystkim muszą osoby te znać towar, który pakują. Jest pakowany w różny, przeróżny sposób, różne asortymenty, jakościowo, ilościowo. Muszą osoby znać podstawy pakowania, muszą być produkty pakowane w bardzo higieniczny sposób, w temperaturze odpowiedniej, w odpowiednim pomieszczeniu, w warunkach chłodniczych. Obowiązki osoby pakującej mogą się różnić, a wpływ ma na to wielkość i stopień automatyzacji zakładu mięsnego. Na stanowisku pakowacza zatrudniani są zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Praca polega na pakowaniu kiełbas. Po prostu jest to układanie kiełbas w maszynę, która formuje i zamyka je w atmosferze ochronnej i szykowaniu do wysyłki towaru. Predyspozycje i wymagania. Pracownik na stanowisku pakowacza powinien cechować się sumiennością, sprawnością fizyczną, odpornością na pracę monotonną, spostrzegawczością. Co więcej, od pakowacza wymaga się także umiejętności pracy w zespole oraz gotowości do pracy w systemie nocnym. Praca pakowacza zaliczana jest do grupy prac prostych, nie wymagających specjalnych kwalifikacji. Pracownik w branży mięsnej powinien posiadać ważne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, potwierdzone w książeczce zdrowia pracownika. Praca jest przyjemna, pracuję też dlatego, że praca jest na miejscu, no i jest rodzinna atmosfera w zakładzie. Przeszkolenie osoby pakującej myślę, że nie jest jakoś tak czasochłonne. Duże chęci do pracy, zachowanie estetyki przede wszystkim, no i chęć do pracy. Należy pamiętać, że jest to praca bardzo odpowiedzialna. Pakowanie to ostatnia czynność wykonywana w zakładzie mięsnym, nie podlegająca praktycznie kontroli wewnętrznej. Każda niezgodność zawartości opakowania ze specyfikacją co do rodzaju, ilości, ale też staranności i estetyki pakowania jest oceniana przez klienta i wpływa znacząco na wizerunek przedsiębiorstwa. Warunki pracy. Pakowacz to praca fizyczna wykonywana na stojąco, do tego w niskiej temperaturze. Miejscem pracy jest pomieszczenie zamknięte. System pracy jest zazwyczaj zmianowy. Pakowacz wyposażony jest w rękawiczki i fartuch. Możliwości zatrudnienia. Poza zakładem mięsnym pakowacz może być zatrudniony m.in. w magazynach przemysłowych, hurtowniach przemysłowo-spożywczych, w składach, w zakładach farmaceutycznych, spożywczych, mechanicznych, elektronicznych i odzieżowych. Zawód mogą wykonywać zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Na pracę w zawodzie mogą liczyć również osoby spoza naszego kraju. Na pracę częściowo mogą liczyć także osoby z niepełnosprawnością fizyczną, pod warunkiem, że ich dysfunkcja nie obejmuje rąk. Zarobki w tym zawodzie uzależnione są od miejsca zatrudnienia, wielkości firmy oraz jej kapitału. Średnia miesięczna pensja pakowacza wynosi około 2000 do 3000 zł netto.